Budynek nasz układu utrzymania będzie postawiony na razie tutaj, a nie później przeniesiemy, nie? Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, chciałem znaleźć, proszę Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. No, że nasz timelapse nie pokazuje zbyt dużo Industries, ale mamy kolejny odcinek z Industries. I tak, zanim zaczniemy przechodzić do całkowitego Industries, jest ostatnia rzecz, jaką trzeba zrobić, czyli całkowicie usunąć z tej części domki, zamieniając je w duże budynki. A, tak, tutaj będą też budynki. W tej kratce też będą budynki. I tutaj w tej kratce też będą budynki. Dobra, miejmy nadzieję, że to się zacznie budować. Natomiast jak przejdziemy sobie lekko do góry, to zobaczymy, że nasze pola uprawne są prawie że doszczętnie pełne. Mamy na to oczywiście, żeby nie było, mamy na to pomysł, ale tym się byśmy zajęli dopiero kiedy się zrobi jasno. Tak, po prostu postawimy mega skład. W tym to będzie wszystko trzymane. Właściwie to nawet nie jest aż takie trudne, bo na początku nie wiedziałem, gdzie go postawić. Postawię go gdzieś tutaj, czy gdzie. A teraz zobaczymy, że przecież tutaj jest takie piękne, wielkie miejsce na takie tego typu rzeczy. Więc za chwilę tego tutaj po prostu postawimy. A tak, ja myślę, że to potrafi skomplikować życie. Dobra, w ogóle czy oni tutaj ładnie korzystają z tego węzłu? Tak, z tego co pamiętam, to oni tutaj całkiem nieźle z niego już korzystają. W ogóle przyspieszmy sobie czas, mamy już prawie milion forsy. Zyski nasze to nawet nie skomentuje naszych zysków. Tak, zobaczcie, tutaj jedzie tego. Teraz zauważyłem, oni teraz tutaj wszyscy jadą. Mało kto jedzie do... Nie mogą tam auto sam tutaj wjechać na dworzec. Zbytnio to nie. Mogą, musieliby zrobić kółeczko. A, bo oni muszą pojechać tu, tędy, aby dojechać tu i pojechać dalej. Okej, dobra. To nie jest kompletnie, to nie jest dokładnie to, co bym chciał, żeby tak to wyglądało, ale dobra już. Ale niech już będzie. W takim wypadku po prostu tutaj tę alejkę ulepszymy do drogi po prostu jednokierunkowej i będzie problem z głowy. Dobra. Tutaj to dobrze wygląda i tutaj będzie w tym kierunku. O! No i sądzę, że jeżeli w ten sposób to zrobimy, po prostu oni tutaj będą korzystać z tej autostrady również. Tak, bo oni tutaj muszą kręcić tędy. Ej, zobaczmy w ogóle, jak oni tutaj korzystają z tego. No większość mimo wszystko jedzie chyba z tamtej dalszej części, ale... No ale no wiadomo, jak to jest. Tak, w ogóle tutaj jest poczwórna autostrada, jakby ktoś nie wiedział. Tak, ona jest naprawdę wielka. I ona się rozjeżdża, tak? Bo on tu będzie później rozjazd tam dalej i część idzie tu, część idzie tu. Się idzie tutaj się... Tu się dużo dzieje. Tu się naprawdę dużo dzieje. No ma tak, mamy ten kloc, ten to. To kompletnie mi to nie pasuje. W tym miejscu, ale to gdzieś musi być. To gdzieś niestety musi być w naszym mieście i to jest największy problem, że to musi być, a nie tak po prostu. Więc... póki co, on tutaj będzie sobie stać. No ja nie widzę dla niego lepszej miejscówki niż tutaj. Natomiast duży budynek, który tutaj zaraz postawimy. Oczywiście dzisiaj zrobimy nowym się przemysłem. Leśnym, jak się zrobi tylko jasno, to przejdę do leśnego. Chyba, że coś będzie mi jeszcze stało po drodze, ale naprawdę już leśny przemysł to już trochę czeka. I postawimy sobie za chwilę to. Tylko musimy poczekać jeszcze zrobić dzień, więc przyspieszmy sobie do maksa czas. Więc w międzyczasie możemy... Okej, okay, zanim będzie w międzyczasie, to zobaczmy, co to jest, czemu tu wody nie ma. No, właśnie nie dociągnąłem. No ma, to już macie wodę. Tak, mój pomysł jeszcze taki był w międzyczasie, żeby tutaj postawić stację kolejową, ale zapomniałem, że tutaj jest trochę tych młynów, no, postawiałem. Więc na razie to może nie będziemy w sumie aż tak w to bardzo iść. No, może niekoniecznie. Ale później naprawdę czemu by nie. Tak, bo tutaj są te dworce, tutaj też te linie pociągowe teraz tutaj też jeżdżą. Tak, i PGR-ów tutaj trochę też jest. Więc, no. Tak, w ogóle jak ten pociąg sobie... O, jedzie, na pewno jedzie. Pociąg jedzie właśnie. Jak on tutaj w ogóle sobie daje? 7 osób jedzie. Okej, okay, dobra.
Tutaj 24, o to całkiem nieźle widzę. Tak, w ogóle znajdźmy, żeby cię ty oglądać. Ile masz teraz? 25, czy handel nie wszedł. No to nie jest aż tak źle, bo tak, bo tutaj zmniejszyłem tam, a nie zmniejszyłem. Jeżdżę po prostu dwa pociągi, no to nie jest aż tak źle. Tak, co po niektórych miejscach po prostu jakieś tam ludzie siadają. A tu było 7, na tym 2 co głównym. Z kolei tu jest 23, to jest 0. Są tu 4 nawet bym powiedział. I znowu 15 w poprzednim przeciwnym kierunku. No to nie, to podpowiem wam, że ten pociąg nawet spełnia swoje zadanie. Bo tak, bo tramwaje swój bieg. Tak, tu jest dużo tych bombowych, trochę przy dużo jest. Tak, bo ja tutaj też kręciłem tymi liniami i może tutaj po prostu się trochę przestawiało. No a pewnie o to mu chodzi. Tak, bo tutaj nie ma żadnych drzewek. Fila. Tu były drzewka. Czekajcie. Czy mi się dobrze wydaje? Nie, jest fabryka. Musiał się... Czekajcie, muszę zobaczyć tam, bo wydaje mi się, że coś się nie zapisało. Nie, jest jako Avisa Przemysł najnowszy. Aha. Okej. Nie wiem, co na ten temat mam powiedzieć, powiem tyle. Trochę to dziwne jest dla mnie. I dziwne, czemu wy nie macie wody tutaj po prostu. No, bo w ogóle nie brakuje wody. Dobra. Gdzie są pompownie? Pompownie ostatnio gdzieś przestawialiśmy już. Się wywaliliśmy, część jest tutaj cały czas. A część, o, jest właśnie tutaj. No, tutaj postawmy was. To tak, wy będziecie mieli już tutaj wodę. A ścieki. Czy możemy postawić już te naj... Nie, jest ekologiczne ścieki, są świetne. Tak, bo ekologiczne ścieki to jednak są najfajniejsze, więc tak, to sobie powyburzajmy. I postawmy 100% ekologiczne. O, po prostu lepiej działać. No dobra. No tak, gdzie jest jakiś las? Czekajcie, tu nie ma zbyt dużo lasów? Czy co? Tu jest jakiś lasek, ale... Okej, okay. Tak, w ogóle teraz sobie przypomniałem, bo myślałem, że ta autostrada się będzie tutaj ciągnąć, więc po prostu jest przygotowana głównie pod przemysł ten tutaj. I właściwie tutaj jest autostrada, ale tak naprawdę jej nie ma, bo ona jest tylko pod to zrobione. Tak, więc tutaj też dosyć mocno zwalniają, ale dobra. No dobra. Tak, muszę się pogodzić z tym, że drzewka zniknęły, bo tu było wszystko zalesione. Tutaj jest mi tu dece, no a to postaram się zrobić pomiędzy kolejnym odcinkiem, a tym teraz. A zwolnimy sobie czas. Zostawmy sobie to, wyłączmy siatkę. Linie pomocnicze teraz nam się przydadzą, o dziwo. Ale tak. Nie, no i trochę może bardziej sobie to odsuńmy od tej drogi. Bo jak tak zrobimy blisko, to nic tu jeszcze pomiędzy to nie wejdzie. A jak zrobimy w ten sposób, to tutaj coś jeszcze się zmieści. Dobra. No i tak. Oczywiście... Poczekajcie, z drugiej strony możemy postawić ten budynek na pewien sposób. Żeby go nie stawiać, jak teraz go stawiam, tylko żeby był właśnie... Może tak zróbmy. Może i to jest pomysł, chociaż tak w ten sposób z kolei tu naprawdę ewidentnie idealnie wygląda. Sposób, ale niekoniecznie będzie w ten sposób działać. O, dostałem trofeum, ekspansja. Pierwszy raz postawiłem ten budynek. Pewnie tak. Albo są po prostu wszystkich rodzajów. Tak, pewnie ze wszystkich rodzajów. Sobie jest coś takiego. No i tak, ty będziesz na... No co? Będziesz na produkty zwierzęce. Nie. Ja mam na ciebie specjalne. Produkty produkcji rolnej. Na zrównoważony. Tak, cofnicy skądś tutaj się pojawiają, ale na ten temat to ja nawet nie mam zamiaru nic mówić. Natomiast z tego co rozumiem, to jest naprawdę bardzo ładny budynek. I to naprawdę wam mówię bez żadnego sarkazmu. To jest naprawdę dosyć ładny budynek. Ale normalnie go się stawia rzadko, no bo po co? Właściwie to rzeczywiście po co go trzeba stawiać, no nie za bardzo wiem, ale jest bardzo ładnym budynkiem, więc
postaramy się, aby mimo wszystko działał tak, jak powinien działać. A nie jak za chwilę go tutaj przydobimy. Tak, najpierw zmienię tą autostradę na 3 pasy w tym miejscu, żeby móc tutaj właśnie wyciągnąć ten nasz zakręt. O, dobra. Bo tu i tak będzie później właśnie taka droga. Z tym, że tutaj będą właśnie już 4 pasy i tu będą 4 pasy. Dobra. No i teraz zobaczmy, bo na pewno tutaj już coś będzie jechać. A, no chyba, że nie będzie miało jak wjechać. Dobra. Teraz tylko jest pytanie. Okej, jedzie jakiś jeden pojazd. Jakiś jeden tu jedzie. Nawet nie taki jeden powiedział. Nawet zawracają jakoś. No tak, bo na niego to będą z każdego miejsca teraz tu jechać. Aha, i widzę, że te ciężarówki... Aha, jedzie stąd, z dworca. No ma, to akurat mnie mało interesuje. Natomiast ten drugi, który jedzie... Oj, gdzie ty jesteś? On jedzie z autostrady. Nie, bo ja chciałem, żeby po prostu to służyło jako wielki magazyn dla tych wszystkich, ale widzę, że coś tu tak nie chce współpracować tak bardzo. Może trzeba nasz tutaj przemysł... Czekaj, a stąd? Może czego wciągnąć pod to? Wtedy będzie działać jako, że to jest z tej części. No nie, zaraz zobaczymy. Dobra. Natomiast póki co tu sobie po prostu postawię taką dużą drogę. I tu będzie dojazd z od boku. Tak, to właściwie ten budynek można było przystawić troszeczkę. To zaraz trzeba będzie wszystko przystawić, jak go trochę przestawimy. A bo teraz tak wygląda. 6400 za samo przeniesienie, no dużo. Nie będę mówić, że nie, dużo. I tak, zmienię tutaj autostradę na 3 pasy. Tu również. I tu. To wywalmy. Więc aktualnie nie da się tutaj dojechać. Znaczy, nie, no da się. No to się da. Już da się. Dobra, wyrzućmy światła, bo światła tutaj nie lubię. Światła to są w domu. I gdzie jest nasza strzałeczka? Okej, nie widzę naszej strzałeczki. Trzeba chyba wybudować tak, żeby było widać tę strzałeczkę. O, jest. Dobra, to tu jest strzałeczka. I do tej strzałeczki trzeba dobudować naszą autostradę. Czekaj. O! I teraz tak, tutaj trzeba to ulepszyć, tutaj trzeba zmienić kierunki, a tutaj też trzeba ulepszyć. Dobra, i w teorii teraz to powinno już działać normalnie, jak powinno. Oczywiście tego mówię w teorii, bo to jest to wiadomo, jak będzie. Dobra, no to tak, to całkiem ładnie wygląda. Tutaj jakieś, nie wiem, do przetwarzania możemy jeszcze właściwie postawić, nie wiem, jak parę młynów możemy postawić nawet. Czekaj, tu sobie dajmy trochę tego jeszcze. Tu sobie postawimy z parę młynów. Tu wywalimy tę drogę. Bo tu zaraz będą biura, więc nie chcę już te biura też wchodzić zbyt bardzo. No więc parę młynów tutaj mogę postawić. Nawet parę młynów tutaj mogę postawić. No nam da. Szkoda, że tutaj nie wszedł jeszcze jeden. No to może po prostu przesuniemy te. O. A tutaj to bym wstawił, no to ewidentnie weszło, tak jak może wystarczy to wywalić i to wsadzić. No, i mamy jedno i drugie. Tak, bo to produkuje ile? To produkuje tempo produkcji 56 ton na tydzień, a to ma tempo produkcji 48, mimo wszystko i tak jest mniejsza jest. Większe i głośniejsze i w ogóle. Jak ktoś chce sobie... No, no to tak, to powinno teoretycznie już wystarczyć. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać, bo... Na ten temat na razie nic nie powiem. Jak będzie to wyglądać? No. I drzewka oczywiście. Jest, weszło. Tak, i tutaj właśnie chciałem postawić drzewka, to będzie wiele ładnie tutaj wyglądać, bo ten autostrad nawet tego nie zobaczyć. Ciach, i czy tu by mi powchodziły? Wejdę, świetnie. Byłoby ożony. Dobra. No i tutaj po prostu sobie na razie zakończymy tą część. O, takimi drzewkami. Natomiast tutaj zaraz te biura jeszcze zbudujemy, bo te biura tutaj też mimo wszystko potrzebne są.
Tutaj mnie strasznie to boli, że tutaj ja już zrobiłem wszędzie drzewa, a tu teraz żadnych nie ma. To po prostu mnie tak strasznie boli. Nie wiem, co się właściwie stało. Mam nadzieję, że nic więcej nie usunęło z poprzedniego odcinka. Ale ewidentnie tutaj brakuje czegoś. No bo przecież tu było wszędzie zielono. Zielona mi o wiele ładnie to wyglądało, ale jak ten las. Że tu właściwie nie wiadomo, co tu się dzieje. Tak, czegoś tu naprawdę brakuje. Jak dla mnie to naprawdę dużo. Tylko trochę podać, że jakieś powciskamy, żeby to jakoś się trzymało kupy, a nie takie nie wiadomo właściwie na co. No tutaj nawet pod tym torowiskiem da się fajnie poustawiać, więc naprawdę za nieźle. Tak, i tutaj oczywiście. Dobra, zdaję się pobawię później, jak skończy się ten odcinek. No, ale naprawdę dużo tych drzewek powycinało. Ale ja lubię ten pociąg przejeżdżając przez to wszystko i tak. Co tu się odpier papier? Ja bym tu dał stop i tu dał stop. Jeszcze to można było zrobić wszędzie. To jest droga główna. Nie, można po prostu zostawić, że to jest droga główna. Droga priorytetowa. Świetnie. I teraz po prostu stopy wyłączasz tam, gdzie one są zbędne. Tutaj jest zbędny stop i tu jest zbędny stop. Tu i tu. Dobra, dokąd to się ciągnie, to droga priorytetowa. Aż tutaj. Tak, bo to jest ta tutaj cała wejdzie, to jest tylko priorytetowa. No ma, tu można to wyłączyć, no, tutaj to lepiej działa. A tutaj to i tak nie ma zbyt dużo dużego ruchu, więc można wyłączyć właściwie. Tak, tutaj jest mały ruch tam. No i tutaj koniecznie oczywiście trzeba wyłączyć, bo tutaj to było bez sensu. Natomiast tutaj nie wiem, co się właściwie dzieje. Tu chyba się zbyt dużo rzeczy styka w jednym miejscu. No chyba tak. Trochę trzeba nie światła normalnie zainwestować, wiecie? No i się wciskają. No nie, że to jest slow-mo, jeszcze wszystko jedzie, to oni się tu jeszcze wciskają. Dobra, zobaczmy w ogóle, tak, tu jeszcze nic nie dojechało właściwie. To jest bardzo dziwne. Chyba z tych naszych pól uprawnych to jeszcze po prostu te ciężarówki nie powracały. Bo normalnie to według mnie to byłoby już tyle tego kupa, ale zobaczymy. Dobrze, chwilę to potrzymamy. Jeżeli to nie podziała, no to trudno. Nawet tego nie skomentuję. Jest jakiś samochodzik, to jest... A, poczta. Dobra, to zajmiemy się czymś innym, bo na tą chwilę po prostu nie wiem, co właściwie tutaj zrobić. Natomiast nasze wielkie, piękne lasy, to ja nie wiem właściwie nawet, gdzie możemy je zacząć robić. Bo tutaj nie ma zbyt dużo lasów na tej mapie. Znaczy, my je robimy głównie. A tak poza tym to ich zbytnio nie ma. Tu są piękne te góry. I góry to już sobie zostawmy, tak? Tu jest nasza piękna ropa będzie. Natomiast czy my możemy... Bo tak, nawet trzeba postawić oczywiście budynek główny tego czegoś. Tak, tutaj oczywiście stąd możemy sobie pociągnąć dalej, żeby... O, ingres. Żeby to się pociągnęło dalej. Natomiast, czy tutaj... No, tu jest autostrada. Chwileczkę. No, czekajcie, bo my możemy kupić na pewno jakiś kawałek ziemi. Mamy jeden tylko. Na pewno trzeba będzie kupić ten kawałek ziemi, ale tym możemy na razie jeszcze sobie powiedzieć, że nie. Natomiast, jak kupimy ten, to my tak się nie podłączymy z tamtą stroną. Do kitu. Naprawdę to jest do kitu. Tu jest ropa i ona się ciągnie tam dalej. Dobra. Najwyżej sobie stworzymy własny las, bo tutaj widzę, że z tym jest duży problem. Tak, i w ogóle tutaj tak, bo my jeszcze kupimy ten kawałek ziemi. Tam sobie zrobimy jakiś port, a póki co... To już wszystkie ścieki płyną. Właściwie póki co tu... Nie, bo tutaj jest zbyt dużo przemysłu. Tutaj trzeba już trochę ludzi powciągać. Tak. Trzeba to naprawdę już ludzi powciągać. Więc przemysł taki leśny, nie, właśnie nie wiem gdzie go... Taki przemysł leśny bardzo ładnie wygląda satelity, bo to są takie wielkie lasy i tyle. Coś oczywiście też nie można przesadzić, jak to zrobiliśmy tutaj z rolnictwem. Po prostu nawet to nie działa zbyt dużo. Zbytnio.
No widzimy przecież. Trzeba po prostu postawić port lotniczy, wtedy będzie dobrze też przydziałać. Tylko że przy portach lotniczych to tutaj będzie trzeba postawić ich spadę. To naprawdę mam na myśli parę. Naście. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Powiem wam szczerze, dawno nie miałem takiej sytuacji, ale nie wiem, gdzie to zacząć budować. Tak, chyba mam pomysł. Chyba to wybudujemy gdzieś tutaj. Albo gdzie indziej. Tutaj są ładne rejony, owszem, tam gdzieś. Tu są ładne rejony też. W sumie, po tej drugiej stronie górki, jakbyśmy tutaj zrobili to... Czekajcie, możemy w ogóle kupić na kawałek ziemi? Możemy kupić. Jest dostęp do autostrady. Okay. Może i to jest pomysł, żeby zrobić tutaj tak daleko i po prostu trochę ludzi zacząć osiedlać tutaj w tej części, bo to ogólnie miasto jest bardzo rozległe, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Ono jest naprawdę bardzo rozległe. No to chyba będzie jedyny pomysł. Powiem wam szczerze, to jest chyba jedyny pomysł, jaki mogę teraz mi tutaj przychodzi do głowy. Żeby to po prostu przyciągnąć aż tutaj tak daleko. W ogóle co to jest? A, tu jest nazwa. Myślałem, czy to jakiś jest napis czy coś, ale nie wiem, co po prostu nazwa. No bo tutaj to tak trochę mi się mało podało, to jest bardzo daleko od naszej centralnej części. To też jest daleko, tak żeby nie było. Ale jakoś bardziej mi się klei. Jedyny sensowny jeszcze pomysł, jakby coś, to jest ten kawałek ziemi. Tylko że dookoła niego. I tak jedzie ta autostrada, do której nie mamy w ogóle dostępu, co mnie bardzo irytuje, powiem tyle, no naprawdę to jest... Ona po prostu tak jedzie, żeby po prostu nie było jej właściwie. No kurczę, no nie wiem. A teraz już koniecznie bym chciał zacząć budować ten nasz przemysł leśny. Dobrze, zobaczmy najpierw może co jest tam w ropie. W Czarnym Śląsku. Dobra. Nie mamy nic z produkcji. Ile potrzebujemy do kolejnego poziomu? Bo już na czwartym, o! O, to byłoby to. W sumie jakbyśmy się zalili się ropą. Ale dlaczego? Naprawdę. Dlaczego tu nie ma nigdzie jakiegoś sensownego miejsca na raz? Dobra, wiecie co? Będę to długo się nad tym zastanawiać. I proponuję zakupić ten kawałek ziemi. Czekajcie, w ogóle ile już kupiłem? Może od tego zacznijmy. Kupiłem 5, czyli mogę kupić jeszcze 4. Wtedy kupimy sobie... Czekaj, pokaż to. Ale mam tutaj. Kupimy sobie ten kawałek ziemi. Później kupimy sobie ten. Będą już 2. Trzeci ten. I czwarty ten. A nie, bo musimy jeszcze kupić to. Czy właściwie to nie wiem, czy ten jest nam niezbędny jakoś bardzo. Bo ten po prostu, ten da samej satysfakcji, że go kupiłem, bo to są naprawdę ciekawe rzeczy do wydobywania. Chcę go kupić, tak? Dla samego tego. Ten, no bo tu jest ropa i będzie ładna autostrada przedłużenie. Nie, tu by ładnie tutaj to dojeżdżało. Ten, no bo tu jest dosyć dużo węzłów i drogowych i w ogóle. A może tutaj zrobić przemysł leśny? Od tej strony w sumie. Ej, to może nie jest zły pomysł. Chociaż taki bardzo oddalony też byłby fajny. No i żeby tutaj po prostu zacząć już osiedlać ludzi po tej stronie, bo tutaj ta lapata już właściwie się skończyła. Po prostu żeby ludzie się zaczęli po tej stronie górki zacząć budować. Dobra, zróbmy to, a później będziemy myśleć o całej reszcie. Kupujemy. No dobra, no to mamy nowe zupełnie na przestrzeni. Jest już znowu nas, więc bierzmy na maksa znowu czas. Tak, czy tutaj cokolwiek się jeszcze budowa? Dobra, ten jeden jeszcze coś tam ciągnie. Ten ma już dwa na tydzień to. No ma, to one zaczną, jak zaczną tutaj to właściwie już wszystko obumierać, to wtedy zacznę to wyłączać. Natomiast teraz, póki co, jeszcze chwileczkę, zajmijmy się tą ropą, ponieważ stąd ty właściwie trzeba zejść, żeby... Do następnego poziomu zasoby wytworzone do... Zasoby, a nie koniecznie ropa. Okej, to ładnie tam sobie biegnie, bym powiedział nawet. Z czego głównie, to chyba z tego co widziałem, to jest... Tak, jest import. Ale łączny zysk jest 11 tysięcy, nawet przy imporcie. A nie, jak jest import, tutaj ten dworzec to na stopie musi działać. No ma, no tak, skoro tak ładnie nawet na imporcie to działa, czegoś nie byłem tak przekonany, że import może być zyskowny aż tak bardzo.
Sobie przyciągnijmy trochę tam jeszcze drogę. Dajmy tutaj sobie, żeby to było w tym obszarze. I tak, zobaczmy, czy tutaj cokolwiek jeszcze produkuje. Dwie beczki. Nie. Jedna beczka. Nie. Zero, no to na pewno nie. 5, dobra, jeszcze pójdzie. 4 też jeszcze ujdzie. 3. No ma 3 to mało też. Powiedziałbym. Dalej, tu 3. Wypad. A ten? 3. No ma, to też wyburzymy. No ma. To tutaj się skończyło to. A i prąd coś się skończył, co? Brandu nam brakuje. Chyba podatkami mogę podkręcić. Nie wiem, już podkręcamy podatkami. Trzeba postawić jeszcze jedną słoneczną. Może tutaj właściwie, bo tutaj jest nasza fabryka elektroniki, która właściwie nawet nie wiem jak zarabia. Teraz na pewno nie zarabia, ale... 3000! Myślałem, że będzie więcej. Czy tak, metale się muszą importować. Właściwie, czy tutaj gdzieś magazyn metali? A, plastik ma magazyn. A, bo metale to też się produkują. Tak. Ale ponieważ nie ma tu nigdzie składu dla metali, to co z tego, że się produkuje, jak to nigdzie właściwie nie dochodzi? Ale to postawmy tutaj gdzieś... Tak, bo to jest zakład... Na rudy. Składowisko są na rudy. Postawmy sobie ten zakład na metal, żeby to jakoś lepiej działało. Ten, o, ten ładnie stoi. Ten ładnie tutaj będzie nam wchodzić. I on będzie na metale. Czyli w sensie na to, co produkuje ta dzielnica. Dzięki temu ten będzie mieć lepiej, a tutaj go po prostu przyspieszymy do 110. O, teraz to wszystkie ładnie tutaj wyglądają. I produkuje się elektronika, czyli nasz naprawdę całkiem ładny, czysty zysk. Ogólnie, ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, jak zaczęliśmy to miasto dzisiaj, to było milion zysku, milion łączny zysku, a teraz mamy już prawie 2 miliony. Industrii naprawdę popłaca. Dobra, to tak, tutaj sobie postawimy to na oleje. Najwięcej by przydało się mimo wszystko, czekaj, bo to produkuje nam olej, olej, olej. Co? A nie ma to. To jest plastik. Co, na plastik by nam się najwięcej przydało mimo wszystko. No, to postawmy sobie tutaj trochę spadę takich na plastik. O, co nie? Tak, spadę. I tych małych, tych pyrpyci sobie postawmy, nie, może jeden tutaj. Dobra, proszę bardzo. I składowisko, z którego właśnie to się wszystko tutaj będzie ciągnąć. Postawmy też jeden po tej stronie, bo one są wszystkie po drugiej stronie. A poczekaj, no właściwie może nawet taki, czekaj, czy ten mały by wszedł? Nie, nie wiem. Szkoda, bo on by to akurat ładnie by mi pasował, jakby tutaj była w las. Nie no, jak już nie wchodzi ten, to ten duży by mi się tu przydał. Dobra, to tutaj będzie. Proszę bardzo. A w ogóle jak jest tutaj... Pod dzielnicę prawie, że podszedł. A, 12%. No, ale jak 12%, to spokojnie jeden mi tutaj wystarczy. Natomiast tutaj, żeby to usprawnić, ruch po prostu pomiędzy jedną częścią a drugą, zadamy po prostu autostradę. Jak to nie chcesz się podłączyć? To co ci płacę, przepraszam bardzo. No, tutaj pójdzie. Tutaj też pójdzie. No. Lekki zakręt mogę zrobić. Na jedną lekką ulgę na ciebie mogę pójść. Tak, i zobaczmy. Tak, no tu jeszcze zawracają. Mamy. Jakie są ogólnie tutaj z pociągami? Jeżdżą. A, bo tu puściłem ich zigzakiem, żeby jeździły. No tak, no umówmy się, no jak jadą tutaj tak zigzakiem, to naprawdę komicznie wygląda. Żeby nie było. No ba, zrobił się dzień, więc możemy się zająć tym, na co od początku tego dzisiejszego odcinka próbuję się zająć. No, tylko zobaczmy jeszcze, jak Czarny Śląsk sobie wyrabia. No, może w kolejnym odcinku się zmienimy właściwie tam rzeczywiście. Tak, tutaj jest. Jakieś opuszczone zakłady, takie widowisko czy coś. Tak, to już jesteśmy bardzo blisko linii brzegowej, ale z nimi mniej... Nie wiem, jak będziemy korzystać. Tak, bo kolejnego tego kawałka tam już dalej to nie możemy raczej kupić, więc... Więc, zacznijmy od czegoś prostego, a mianowicie to się nazywa węzeł drogowy. I... Skoro tu już to jest na górze, to już nie będziemy tego opuszczać. I zrobię sobie mój własny węzeł drogowy.
żeby to po prostu tutaj współpracowało ze mną. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Tutaj to sobie po prostu pojedzie kawałek górą i później gdzieś to sobie zjedzie w dół. Dobra. Tutaj dotąd, tutaj zjeżdża w dół, dotąd, dobra, świetnie. I później tutaj będziecie po prostu zjeżdżać obydwoje w dół. A, bo tu jest aż na 4 to wyjechało w końcu. Dobra, to po 2 będziecie po prostu schodzić. Raz. Na 5 jest aż? Czekaj. Raz, 2, 3, 4. Nie, to trochę przesadziłem, przepraszam bardzo. Trochę przesadziłem. Żeby to aż tak tutaj w kosmos wywalić, to naprawdę trochę przesadziłem. Dobra. I tutaj jest na jakiej wysokości? Raz, 2, 3, 4. Dobra. To na takiej już to zostawmy. Bo ja na 5 to naprawdę ja rzadko robię cokolwiek. Okej. Z 4 potrafić zjechać na raz. Ale jak to tutaj ładne zjazdy, czyli na przykład nie coś takiego. Tylko raz, 2. I tutaj będzie kolejny raz, 2. Jeśli się podłączysz ładnie. I tutaj będzie znowu. Raz, 2. Raz, 2. Ciach. I czy ktoś to ładnie podłączy? Ładnie się podłączy, świetnie. No i pod tym spokojnie możemy sobie podrobić węzełki, jakby coś. Węzełki. I tak, tutaj damy sobie to, ulepszymy. No bo tu dalej nie możemy, to tutaj musimy to... Okej, okay, no może tutaj też, nie? Jak już tutaj są obydwa w powietrzu, to je ulepszymy do 4 pasów. Bo on się jedzie z dużą parą tego wszystkiego. I po prostu tam w powietrzu będą zjazdy i do zjazdy. No, to tak. To mamy zrobione, są już po 4 pasy. Teraz tak. Zjazd pierwszy musi koniecznie być przed tym i tu będą koniecznie 2 pasy. Tak, to było właściwie to. Czemu nie? Po to się oszczędzać. Tak właściwie. Lepiej od razu z 2 pasów. Dobra, to tu mamy pierwszy zjazd. A tu będzie już wjazd. Dobra. Całkiem nawet ładnie tutaj prosto by dojechały właściwie. Pewnie jakoś to by nawet lepiej można było dociągnąć, ale... ale no, cóż. Dobra, teraz tak, dotąd dojedziecie sobie na prostej. Czyli tu tak, tu tak. Tu w powietrzu oczywiście będą 3 pasy, żeby nie schodzić już do 2. Bo jednak to jest autostrada główna. Ale mimo wszystko i tak będzie w ten sposób wyglądać. Dobra, no i tak, tutaj... No właśnie, gdzieś w tym miejscu... Nie, włącz linię pomocniczą. Tutaj, czekaj, tu kręta będzie. I tutaj, nie, tu będą też 2 pasy. O, tu można z kolei bliżej podejść. Tak, jak można bliżej, to... Dlatego tutaj mi tak to nie wchodziło, bo tutaj da się bliżej to podejść, tylko tutaj coś... Poczekajcie. Skoro da się bliżej podejść, to ja bym to zrobił bliżej. Było. Jest. Zadaję tutaj ten bliżej zjazd. Tak, bo jak będzie bliżej, to będzie mi to wiele ładniej wyglądać. Spokojnie, dzisiaj zaczniemy budować przemysł. W sensie ten rolnictwo. Żeby nie było. Że tylko dzisiaj to będę tym kręcić. Nie. Dobra. Okej. Okay. Nie, tutaj to zmienię po prostu kierunki. Dobra, no i tak, tutaj są 2 pasy. I tutaj tak samo będą 2 pasy. Mówię, to tak ma być. A nie, że nie. A, bo jest w innym miejscu. Jest dalej. Słup. Musiało się coś zmienić. Najwyraźniej. Dobra, ale to są też dla mnie będzie aż tak bardzo psuć. Tak? No, tylko to nie na słup jest. Inaczej, wszystkie pozostałe są już normalnie. Dobra, no i tak, stąd. Okej. Okay. Będzie tutaj sobie zjeżdżać to już w dół. I elegancko, no nie będzie elegancko. Tutaj elegancko,
dwa w dół, dwa w dół. I tutaj będzie po prostu jakieś podłączenie. Tak, bo tu po prostu ta autostrada stąd będzie jechać normalnie gdzieś dalej, a nie tylko do tego przemysłu. Dlatego tutaj aż tak tym będziemy kręcić. Teraz jak patrzę, to właściwie można by tu już trochę tym bardziej pokręcić. No. Bo tu po prostu ten przemysł, przez środek przemysłu tu będzie w sumie jechać. No a to nie będzie. No a to już może być. Skoro przez środek przemysłu tutaj dopuścimy, to może być. No, no i dalej stąd będzie nasza droga się ciągnąć tutaj ta. Ta z kolei do tego drugiego zjazdu. O. I stąd damy sobie krętą. Krętą, która tutaj jakoś do tego wykręci. Ładnie w miarę. A, bo to jest słup kolejny. Ach, te słupy. No ma to sobie damy, żeby tutaj to jechało dalej. To jechało teraz tu dotąd, to dojedziesz sobie tu dotąd. I stąd damy sobie krętą. Dobra. Czekaj. Nie, stąd tu dotąd. I czekaj, i tutaj tu. Tu. Dobra. I stąd będzie prosto. Okej, dobra, to tu naprawdę całkiem nieźle tutaj jechało. To oczywiście będzie ta część będzie jechać górą, ale to jest naprawdę nieźle. I tu będzie poczwórna autostrada. Tak, bo to się będzie łączyć wszystko ze sobą. Więc tutaj będzie jechać jakoś tak, tu kawałek. To będzie tu dojeżdżać do tego miejsca. I stąd, czekaj, to będziesz dojeżdżać gdzieś tutaj. Czekaj, tu. Stąd, czekaj. O, dotąd. I ty tu dotąd. A nie, bo to jest przeciwnik kierunku. No, tak czy siak. O, teraz jest dobrze. Tutaj ładnie dwa pasy dojeżdżają. Teraz tak, z drugiej strony będą te same, tak samo dwa pasy poukładane. Czyli z kolei tak, ta część będzie jechać do góry. Raz, dwa, trzy, bo tu trzeba podjechać aż na to. I tutaj raz, dwa, trzy, czoły. Daję to sobie wyłączmy w sumie. Nie, linie mogą być, ale to sobie wyłączmy. No tak, jeszcze raz, od zera. Jedziemy, tak. Tylko, no nie, to jednak linie nam, trochę nam przeszkadzają, ale dobra. No, powiedzmy, dalej, niech już będzie. Coś pilnowa ta droga jest, ale już nie będzie. Dalej, tu sobie to trzeba wyłączyć. Dobra, nie, jednak nie. Dawaj stąd. To stąd. I raz, dwa, trzy. Ciach. Stąd. Dojedziesz dotąd. Czekaj. O, nawet mogę zejść w dół, świetnie. Tak? Tak, trochę nawet w dół schodzi. To dziwne, to musi być jakaś różnica gruntów, żeby to tak schodziło aż tak. Dobra, i tutaj to zjedzie w dół. Okej, dobra, naprawdę to nieźle wygląda. Teraz tak, stąd tu. Czekaj. Stąd będziesz jechać sobie. Czekaj, stąd tutaj. No i powiedzmy, że gdzieś tutaj zaczniesz po prostu skręcać do tego. I to po prostu wykręci. Okej.
No, powiem wam, że naprawdę, ja wiem, że długo siedzi przy tym węźle, ale naprawdę ten węzeł wygląda idealnie. Zaraz zobaczycie, że tam jak skończę go. Wyrobić. Następna zbyt. Będę robić na timelapse'ach, bo to w sumie tyle trwa. A wy nie musicie właściwie służyć tego całego mojego gadaniny. Dobra. Dobra. Gotowe. Nasz nowy, wspaniały węzeł jest zrobiony. No jest po prostu idealnie symetrycznie zrobiony. Jest to po prostu idealna praca. Dobra, wracając do meritum, czyli do naszego przemysłu. Zaraz zobaczmy zegarek. Włączmy to. Wyłączmy to. Właściwie nie wiem, po co to włączyłem. Zaraz będę musiał to włączyć. Dobra, na razie sobie jedziesz gdzieś tutaj, dotąd. Tak. I to jedzie sobie gdzieś tak, o, w takiej odległości chyba, tak? Tak. No. I tak, poczwórna autostrada i już widzę problem. Najpierw co zacząłem działać, a tutaj już się zaczęły robić problemy, ponieważ jest tutaj grunt różny. No, czekaj, dzwonimy trochę to. Tutaj to ładnie, żeby po prostu, jeżeli to wyrównamy w ten sposób, żeby to było w miarę w tych samych miejscach, to będzie dobrze. Okej, okay, dobra. I tu do tym dojedzie. Bo tak wtedy się nam robi taka skarpa po środku, której bardzo nie lubię, żeby się robiła. I widzicie, jej nie ma. Jest ładnie czysta. Stąd to już z kolei oczywiście sobie zrobimy po prostu zakręt do naszej głównej części, tak, tego. Po prostu na razie sobie jedzie to gdzieś tutaj, dotąd. A zjazd tutaj zaraz zrobimy jakiś do miasta. O, to nie, bo tutaj teraz był tutaj dojazd. To możemy nawet tutaj tą część zostawić, natomiast... Stąd po prostu sobie zrobimy jakiś taki, na razie taki lekki zjeździk ku po prostu naszemu miastu. No tak, jak będzie tutaj, to po prostu to zniknie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj będzie po prostu sobie jechać w tym kierunku. Tutaj sobie to, no powiedzmy, że może sobie nawet jechać gdzieś tutaj, na podobnej wysokości. A ten tutaj wjedzie. Nie, ale też na podobnej wysokości, proszę bardzo. Ciach, ciach. Okej. Dobra, wyjedzie tutaj. No tak, bo tutaj jest ta dzielnica, trochę tam trzeba do niej odbić. Świetnie. I stąd, okej. Nie, bo tu musi być kawałek tego zakrętu. Inaczej tutaj to nie wejdzie tak ładnie. Tutaj dotąd i tu po prostu będzie wjeżdżać. O, dobra. Tak, w ogóle jakaś burza się tutaj zrobiła. Mamy teraz za oknem jest słońce. Znaczy dzisiaj będę musiał wyjść, ale ogólnie. Tutaj sobie to skręci. W ogóle mam takie do was pytanie. Czy ktoś z was gra w Ingressa? Naprawdę, to jest moje szczere pytanie. Czy ktoś z was wie, co to jest Ingress i czy ktoś z was gra w Ingressa? Jestem po prostu, to jest moje czyste teoretyczne pytanie. Ja gram oczywiście. Dobra, czy ktoś będzie korzystać, już zobaczcie, korzystając z autostrady. Albo co ją budowałem, no. Dobra, to bardzo dobra wiadomość. Jest 43 minuta odcinka. Co oznacza, że trzeba kończyć dzisiejszy odcinek. Szkoda. Bardzo szkoda. Się po prostu trochę rozciągnąłem. W ogóle to ta dzielnica zarabia kupę forsy nasz przemysł. Co z tego, że importuje wszystko, jak to zarabia tyle forsy. Nafta bardzo dużo zarabia. Plastik to po prostu głównie jedzie do innych rzeczy jeszcze produkowanych, ale... Ale to jak wbije to kolejny poziom, to nawet tą część trochę przebudujemy, zmodernizujemy.
I ona zostanie, bo ja chciałem to po prostu wyburzyć później, ale z tego co widzę, to nie będzie nawet to potrzebne. Dobra, jedną rzecz zrobimy jeszcze dzisiaj. On oczywiście się nazywa, żeby postawić jednak mimo wszystko tą dzielnicę i tutaj, żeby ona była. Tak, do dzielnicy leśnej nie będzie bramek wjazdowych. Czemu? Ponieważ rzeczy, które są tańsze i są nieodnawialne, według mnie nie ma sensu stawiać aż bramek czy coś. Jeśli gdzieś jest sens postawić bramki, ale tego nie mogę zrobić, to jest na wyjeździe miasta, no tutaj no. Mogę tylko tutaj postawić. Bądź tutaj. Ale tego nie chcę mi się teraz po prostu już nawet robić. Zaraz może poznam pomiędzy odcinkami. No. To tak. Dajmy sobie naszą drogę. Tą właśnie, o tą. I tak, tutaj by się przydało też zrobić jakieś ładne węzły, ale... Żeby się nie zabiły korki w naszym mieście, ale... W naszej tej dzielnicy. Przemysłu. Ale znając życie, to nie jest takie łatwe do zrobienia, taki kompaktowy tutaj węzeł. No niestety, naprawdę. Tego po prostu sobie tutaj zrobimy zjazd. I po prostu ta główna ulica nie będzie miała tutaj na samym początku nic do siebie podłączonego. I tyle. Dobra, to tylko zróbmy, żeby tutaj faktycznie to już działało, bo znowu kolejny odcinek 50-minutowy. Tak, przed chwilą też nagrałem odcinek 50-minutowy. To jest bardzo złą wiadomością. No więc później możecie podpisać w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, jak zrobić tutaj po prostu ten węzeł, żeby był jakiś mały, ale taki w miarę działający. Jak tu jest słupna, na środku nie ma słupna. Dobra, to możemy zamiast słupna na środku zrobić po prostu taką drogę. No dobra, wytłumaczę, o co chodzi z tą drogą. O. I teraz przez to przyciągnąć to. Dobra. I ta droga. Oczywiście nie będzie tutaj świata, żeby nie było. Będzie zjeżdżać po prostu tutaj w dół. A ponieważ tutaj w tym miejscu będą trzy pasy, to będzie się dało podłączyć to. Dobra. Coś tam i tak miga tutaj, że nie da się nic z tym zrobić. Dobra. Tu trzy pasy, tu trzy pasy. Trzy pasy. Proszę bardzo. I tutaj, czekaj, tu jakby to mi ładnie zeszło, no właśnie. Właśnie, to nie będzie takie proste. A bo to nie jest możliwe w sumie. Nie wiem w sumie, czy to jest możliwe. Tak teraz pomyślałem sobie, czy to jest to na pewno realnym pomysłem, żeby się to dało się zrobić. Czekaj, znaczy da się to zrobić tak w jeden dziwny sposób, czyli zrobimy tak. A ty, żeby dało się wjechać w tą stronę, będzie się wjeżdżać tak. Dobra, chwilowo tak to zrobimy. Ale to jest tylko chwilowo. No, już zaczęły się robić jakieś większe drogi. Ojej. Dobra, tutaj sobie zjedźmy trochę w dół. And that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel frame spots. That's who. Check out our ad in the week. Dobra. No to jakby coś się zdaje już do tej dzielnicy. Że dziwne to co innego, tak. Ale jest. No i postawmy naszą dzielnicę tutaj. Czyli po prostu nasz obszar, daj na duży. No i tak, odtąd, dotąd, tu właściwie wszędzie. Aż tutaj potąd. Dobra. Czyli tutaj, tu. Tu wszędzie, nazwa do naszej dzielnicy oczywiście przemysłu do, leśniczego. Aż dziwne, że dopiero tak, gdzie zacząłem tutaj budować, bo przecież jest jeden z ważniejszych budynków na początku. Budynek nasz układu utrzymania będzie postawiony na razie tutaj. A nie później przeniesiemy to, nie? I mamy mała oprawa leśna, tatak i składnica tego wszystkiego. Więc zacznijmy od właśnie takich małych pilci, a później zaczniemy już normalnie oczywiście produkować. Tak, teraz moje pytanie jest. Czyli jeżeli postawimy to tutaj... Aha, czyli faktycznie muszą być drzewa w tym miejscu, gdzie go stawiamy. Dobra, no to oczywiście to jest prosty patent. Jak zrobić, żeby były drzewa?
tu i siądziemy na drzewa. I w taki prosty sposób robicie sobie przemysł leśny tam, gdzie go faktycznie, teoretycznie nie powinno być. Tak byśmy oczywiście robili, gdyby nie to, że tutaj faktycznie już są drzewka, ale na pewno w ten sposób właśnie wyglądało. I dzięki temu też zwiększacie sobie produkcję, chyba z tego co kojarzę. Tak, tak mi się wydaje, że tutaj też w ten sposób właśnie bardzo zwiększacie sobie produkcję. Tutaj zmieniam, żeby była różnorodność mimo wszystko. Ale jak będziecie tutaj właśnie wjeżdżać już nawet tutaj przy tej rozsadzie, to będzie od razu widać, że tutaj, tak, tutaj właśnie jest nasz przemysł rolniczy. Dobra. Tutaj. Dobra, sądzę, że naprawdę jest już całkiem ładny las. I możemy to sobie postawić. Jest 30, tu jest najwięcej, ale już jest teraz tutaj wszędzie, tam gdzie porobiliśmy, już jest lepiej. Tu jest największe 48 produkcji, szybkość. Dobra, no to na razie postawmy sobie tutaj proste spale. Ciach, 48 tutaj, proszę bardzo. I po drugiej stronie ulicy, będzie tego dużo na razie. Ale chcę po prostu, żeby szybko tutaj ta dzielnica nam zaczęła już się upgrade'ować. I tartaki na razie, tak, tartaki lepiej robić gdzieś poza właśnie tyle typu dzielnicami, a my na razie po prostu postawimy tutaj jeden w środku. Natomiast w kolejnym odcinku przebudujemy gruntownie po prostu to, trochę to, co już teraz zrobiliśmy, aby to w miarę wyglądało ładnie. Tak, i tartaki też postawiłem trochę przywcześnie. No i w następnym odcinku, nie mówię jutro, zrobimy tak, żeby ta dzielnica była już samowystarczalna, czyli jakieś dworce towarowe, pasażerskie, ludzie, żeby mogli dojechać i pysze, żeby tu był już węzeł. Dobrze, co tu dużo mówić. Dobra, dajmy im wodę, w sumie pociągnęmy tam wodę, ale jeszcze ta woda do nikąd nie dochodzi stąd. No tak, to się będzie ciągnąć wzdłuż tej autostrady. Co teraz zrobimy? Tutaj. Prądu w sumie też nie mają jeszcze, to teraz ten prąd dociągniemy też również. I tu tędy, tu i tutaj. Tak, bo tu później ta autostrada tam będzie jechać mniej więcej tędy. Natomiast tu do prądu, no to nie ma prostszej sposobu niż na razie tutaj pociągnięcie tego tędy. Na razie dotąd. O, tu też ma trochę drzewek, tutaj widzę ta chatka. Tak, bo ja na zakończenie właśnie tej dzielnicy leśniczej to chcę, żeby po prostu to było całe w drzewach. Wszędzie drzewa. Żeby to ładnie wyglądało. Natomiast... do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj, no możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale. No i do zobaczenia już wkrótce. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle zaczęło jakoś działać. Tak, on jest w ogóle jakoś tutaj trochę podniesiony. O, ale jest. Coś tam działa. Nie wiem, skąd to dojeżdża. No na pewno nie chyba stąd. Ale coś tam. Bylu. Działa. Dawa. Cześć!